Kościół Święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Drogi święty proboszu, proszę o danie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Czy możesz wobec nas wszystkich zaświadczyć, że młodzież ta wie, jak wielki dar ma otrzymać w tym sakramencie i czy należycie przygotowała się do jego przyjęcia? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Jeśli tak, to wy druga młodzieży, którzy jesteście kandydatami do bierzmowania, powiedzcie przed zgromadzonym kościołem, przed waszym biskupem i kapłanami, przed waszymi rodzicami, świadkami bierzmowania, przed całą wspólnotą kościoła tu reprezentowaną, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do wewnętrznego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen. Teraz usiądźcie, proszę. Drogą młodzieży, trudno sobie wyobrazić, byście siedząco odpowiedzieli na to pytanie, który biskup wam przed chwilą zadał. Człowiek, który stoi przed nowymi zadaniami, musi być przygotowany do biegu, do ruchu. Deklaracja, którą złożyliście przed chwilą, nie jest tylko formułką, ale jest rzeczywiście deklaracją, która ukazuje drogi i sposób ich realizacji. A powiedzieliście, pragniemy, aby Duch Święty, którego mogę otrzymać, umacniał nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Proponuję, droga młodzieży, żebyśmy trochę się cofnęli do czasów, gdy Jezus Chrystus po zakończeniu swojej misji w wymiarach historycznych spotykał się z apostołami i powiedział do nich, zostańcie w mieście i nie odchodźcie stąd, aż otrzymacie Ducha Świętego. I mówił do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. To wszystko jest wypowiedź Chrystusa umęczonego i zmartwychwstałego, który zanim wstąpił do nieba, zapowiedział zesłanie Ducha Świętego. I oni rzeczywiście posłuszni Chrystusowi zostali w wieczorniku, tam gdzie ich Chrystus niedawno zgromadził na ostatniej wieczerzy i oczekiwali zesłanie Ducha Świętego. Zobaczcie, dotychczas ci apostołowie są lękliwi ludzie. Wszystkiego się prawie mówiąc boją. Widzieli przecież Chrystusa, który czynił cuda. Widzieli Chrystusa zmartwychwstałego, z Nim rozumieli. A jednak, kiedy posłuszni Chrystusowi zgromadzili się w wieczorniku, zamknęli, jak pisze Łukasz w Dziejach Apostolskich, zamknęli drzwi wieczornika z obawy przed Żydami. Jakże inaczej zupełnie zachowują się w momencie, kiedy Duch Święty na nich stąpił. Piotr występuje spośród tych dwunastu. Piotr występuje i wyraźnie mówi: my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co się stało. My jesteśmy świadkami tego, który nauczał, owszem, umęczony, umarł na krzyżu, ale jest zmartwychwstał. I ten przekaz, chciałbym się mieć ten kerygmat, czyli tę podstawową prawdę o Bogu i o człowieku, będę głosić o nim przez całe 2000 lat, ale do naszych czasów. A jakie były te czasy? Oczywiście nie będziemy ich analizować, mamy tylko pewnie 10 albo 12 minut czasu na tę refleksję, które podejmujemy. Ale jak pamiętamy z historii, te czasy chrześcijaństwa nie były łatwe. One były bardzo mocno warunkowane
tym, co świat ówczesny przeżywa. Świat pogański, świat żydowski. Żydzi potraktowali chrześcijaństwo jak jakiś skandal. Poganie nazwali chrześcijaństwo głupstwem. A my po tych 2000 lat, chociażby tylko obserwując świat współczesny, widzimy, jak chrześcijaństwo daje istotne kierunki bycia człowiekiem, nie tylko indywidualnie, ale w rodzinie i społeczeństwie, państwie i tak dalej. Chrześcijaństwo często to rozumie. To, słuchając telewizyjnych audycji czy radiowych, czytając niektóre przynajmniej gazety, widzimy, że istnieje jakiś wielki bunt przeciwko temu, co Chrystus nauczał. Ale z drugiej strony możemy spytać, postawić sobie pytanie, a przepraszam, a czego nauczał? Co by było sprzeczne z dobrem człowieka? Mówił o godności człowieka. Mówił o świętości człowieka. Mówił o konieczności zbliżenia się do Boga i korzystania z miłosierdzia, jeżeli człowiek zagubił się. I tak dalej, i tak dalej. Proszę mi podać inny wzór, który by bardziej odpowiadał rozwojowi człowieka, realizacji jego wielkich poglądów. Indywidualnie, jeśli chodzi o rozwój człowieka, świętości małżeństwa, świętości rodziny, troski o życie, itd. Jak to dobrze, że przyjmujecie bierzmowanie, kiedy kończycie gimnazjum, macie 15-16 lat. Wchodzicie w okres w życiu, który by pan Paranowski nazwał niebem w płomieniach. I tak jest, rzeczywiście, nie jest łatwo. Równocześnie człowiek młody przeżywa takie bardzo wielkie dramaty. Wczoraj w jednej z audycji radiowych słyszę, że najwięcej dramatów kończących się niekiedy samobójstwem jest wśród młodzieży. Jakie racje? Młody człowiek, pełen energii, życia, zamiarów, planów, targa się składa swoje życie. Coś ktoś zawalił. Nie ukazano temu człowiekowi, ale nie zagwarantowano mu pełnego rozwoju. Nie dano mu sensu jego egzystencji, jego życia. Dlatego wasze przygotowanie do bierzmowania, któreście przeprowadzali się z Janusza, ono było okazją do tego, żeby analizować to wszystko, co świat współczesny daje. Jakim kierunku iść? Oczywiście chrześcijaństwo nie jest łatwe, jest wymagające, ale chodzi o człowieka. Chodzi o jego życie, o jego rozwój, o jego przyszłość. Bardzo mi się podobało przemówienie Karoliny, bo ono mówiło o współczesności, o życiu współczesnego człowieka, oczywiście o zagrożeniach. Dobrzeście wybrali te teksty, któreście przed chwilą czytali. Najpierw ten tekst z listu świętego Pawła do Galatów. Ten mówi, że w człowieku istnieje jakieś dziwne rozdwojenie, jakieś dziwne rozdarcie. Ciało dąży ku czemuś innemu, duch dąży ku czemuś innemu, ale, dodaje Paweł w swoim liście do Galatów, jeśli otworzymy się na ducha, to owocem ducha jest miłość, radość, pokój, uprzejmość, łaskawość, opanowanie i tak dalej, i tak dalej. No powiedzcie, czy są jakieś inne drogi, które by były bardziej bliskie człowieka i jego ideałów. A ten drugi ewangeliczny tekst, który odczytał kapłan, który odczytał Ewangelię po konsultacji ze swoim bratem w kapłaństwie, mianowicie o ziarnie, które pada do gleby i które ma się rozwijać. Czy padnie właściwie na właściwe warunki? Czy też na skałę uschnie, zniszczy się? Czy też wykorzysta wszystko to, co jest w tym ziarnie, potęga rozwoju, ale i zewnętrzne warunki, w których to ziarno się znajdzie i wydaje plon stokrotny. Drogie młodzieży, nie przedłużajmy.
Chciałbym serdecznie podziękować tym, którzy was przygotowywali. Przede wszystkim waszym rodzicom, waszym pedagogom, waszą szkołą. I prosić szkoły, by uczyniły wszystko, by młodego człowieka prowadzić w świetle prawdy i miłości i głębokiego sensu ludzkiego życia. Mogę dziękować kapłanom, z którymi współpracujecie. Żeby te trzy środowiska, rodzina, szkoła i kościół, żeby stwarzały wam właściwy klimat rozwoju, dzięki któremu życie, które jest przed nami, nie będzie łatwe. A łatwe było życie świętej Teresy, która nam patronuje w tym roku. Teresy Wielkiej, bardzo trudne. Ale z jakim realizmem ona podchodziła do Boga i do człowieka. Ale umiała sobie powiedzieć, jedynie Bóg daje sens ludzkiemu życiu. Bez Boga nie damy sobie rady. Dlatego ta deklaracja, którą przywołaliście na początku, której z radością wysłuchałem, a która brzmi jednoznacznie. Pragniemy, aby Duch Święty, którego mamy otrzymać, umacniał nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Ale najpierw wyznajcie waszą wiarę. Pytam więc każdego z was. Czy wyrzeka się szatana wszystkich jego spraw i pokus? Wyrzeka się. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, naszego Pana, narodzonego z Marii Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego ma dzisiaj otrzymać w sakramencie wierzbowania tak, jak apostołowie otrzymali w dzień Pięćdziesiątnicy? Wierzę. Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą próbą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.
przy swoim namaszczeniu upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności. Napełnij duchem Twojej bojaźni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Yeah.
Magdalena, przyjdź. Florian, wybrany, przyjdź. Wiktor, Boże, przyjdź. Wszyscy ludzie,
kochali Ciebie nad wszystko i z całą miłością pełnili Twoją świętą wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Różne są drogi ludzkiego życia. Człowiek poszukuje
poszukujący Boga powinien odnaleźć Go przede wszystkim w sobie. A sakrament bierzmowania, które dziś otrzymali młodzi, daje pewność Bożej obecności w nich na całe życie. Prosimy Cię, Ekscelencjo, także o modlitwę w intencji naszych rodzin, abyśmy trwali umocnieni łaską Ducha. To dziekan mówi, jak młodzi są ci rodzice. Rzeczywiście, młodzi są rodzice, dlatego przez lata całe prowadzi ich nas swoim doświadczeniem, równocześnie swoją miłością dla nich. A my, pracując w Kościele, mamy świadomość wielką, że najważniejsza sprawa jest rodzina. Rodzina, jej kształt, jej miłość wzajemna, jej trwałość związku małżeńskiego. Kościół w tym roku słyszał szczególnie o tym myśli, przygotowując się do październikowego Synodu Biskupów Świata. Drodzy rodzice, wy, młodzi rodzice, kontynuujcie dalej swoją wielką misję w stosunku do waszych dzieci. Ziarno zostało rzucone. Dziękuję księdze arcybiskupie za udzielenie sakramentu bierzmowania. Tak jak ksiądz arcybiskup powiedział, potrzebny jest także klimat, aby to ziarno wydało owoc. Duch Święty zamieszkał w ich sercach w sposób pełny. Piętnujcie i stwarzajcie klimat, by mógł być dobry owoc. Chcę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dziś ten sakrament mógł być udzielony tej młodzieży. Zacznę raz jeszcze od was, drodzy rodzice. A w sposób szczególny chcę podziękować za to ostatnie zaangażowanie w przygotowanie tu, w tym ostatnim etapie. Chcę powiedzieć także księdze arcybiskupie, że po raz pierwszy mi się to zdarzyło, że rodzice dużą grupą sami, bez naszej prośby, bez naszego nacisku, zaangażowali się w to, żeby ta uroczystość była okazałą uroczystością. Zaangażowali się w śpiew także, wcześniej go przygotowywali. I była widoczna ta wyraźna troska, żeby nie tylko uroczystość, ale żeby to przygotowanie także duchowe wcześniejsze było pełne i jak najlepsze. I wobec Ciebie chcę naprawdę bardzo podziękować Wam, drodzy rodzice, za to niesamowite świadectwo. Dalej chcę podziękować oczywiście nauczycielom, nie tylko tym, którzy teraz Was uczą w gimnazjum, ale tym, którzy uczyli Was przez lata i teraz. Dziękuję za to świadectwo życia, także świadectwo wiary bardzo często. I chcę podziękować Wam, młodzi, za to, że się tak włączyliście, że się staraliście, że jak mówili księża, nie było z Wami w tym ostatnim etapie kłopotu, no bo wcześniej to wiadomo, trzeba pewne rzeczy szlifować. Chcę podziękować także katechetom, poczynając od Pani Bożeny, która uczy w szkole, poprzez kapłanów, poprzez księdza Rafała i księdza Janusza, którzy przygotowywali przy parafii. Wszystkim dziękuję za zaangażowanie. Dziękuję kapłanom, którzy są obecni na tej uroczystości. No a teraz do domu. Mam nadzieję, że ich domu mała uroczystość domowa, rodzinna. Więc życzę, by było to udane.
dalszym ciągu miłe, rodzinne spotkanie. Niech Duch Święty Wam towarzyszy, niech Wam towarzyszy pokój i wszystkiego najlepszego. Tym bardziej, że ja mówię na początku, dziesięciolecie się zbliża jego posługi w tej wspólnocie parafialnej. 10 lat to już 10 lat od śmierci kiedyś Jana Pawła II, dzisiaj świętego Jana Pawła II. Jeden z bierzmowanych nawet przyjął jego imię na bierzmowaniu, Jan Paweł. Niech więc Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Zauważcie te piękne symbole, tych 7 świec płonących. To wielki symbol daru Ducha Świętego. Daru mądrości, daru rozumu, daru umiejętności, daru męstwa, daru rady, daru pobożności, daru bojaźni Bożej. To wielkie streszczenie tego, co jest wielkie w człowieku. Bierzecie ze sobą Pismo Święte, które katecheci zaraz Wam przekażą. Zrobimy to zdjęcie na końcu naszej uroczystości, żeby ta uroczystość wtopiła się w Wasze życie. Jeżeliście do tej dziku dzisiejszego dnia, 2 marca 2015, chętnie wracali. Matkę Bożą poprosił, żeby się wstawiała za nami pod Twoją obroną.